Witajcie w 12 odcinku Mody Ekokreatywnej. I tell you, you better come on back down. Bracco's put the bag on your captain. Why would he put a bag on our captain? Dzisiejszy odcinek będzie o rzeczach luksusowych, czyli jak wyglądać jak milion dolarów za bardzo małe pieniądze. W przypadku rzeczy luksusowych, czyli produktów marek luksusowych, takich jak na przykład Chanel, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger i inne firmy, mamy dodatkową satysfakcję, jeżeli uda nam się kupić te towary, te rzeczy w lumpeksie, czyli w second handzie. Nie dość, że mamy rzeczy super jakości, to zaoszczędziliśmy mnóstwo pieniędzy i możemy się poczuć jak ludzie naprawdę bogaci. Ten kanał ma promować nie tylko świetny styl, ale także postawę ekologiczną. Dlatego wszystkie rzeczy, które dzisiaj pokażę w stylizacjach, są zakupione w ciucholandach, second handach, lumpeksach lub ze stron internetowych sprzedających rzeczy używane. Niektóre rzeczy już pokazywałam w poprzednich vlogach, także dla powtórki. Z takich naprawdę luksusowych marek pokazywałam m.in. torebkę Matthew Williamson dla Hannes & Mauritz. Jest to designerska torebka. Można ją zobaczyć jako główne zdjęcie strony Facebooka Moda Ekokreatywna. Kolejna rzecz, która była pokazywana, to torebka firmy Lacoste, właściwie torba firmy Lacoste. Była pokazywana na jednym ze zdjęć. Również pokazywałam torbę Balenciaga, która wystąpiła w stylizacji ze skórzaną spódniczką w stylu miejskiego safari, a następnie był również płaszcz Marciano w kolorze śliwkowym, skórzany płaszcz, bardzo modny w tym sezonie. We vlogu o sweterkach pokazywałam też sweter od Marka Kane'a z jedwabiu i kaszmiru. Niektórzy pytają mnie, skąd wiem, że te rzeczy są oryginalne, że nie są to jakieś podróbki. Dzisiaj właśnie pokażę, jak rozpoznać oryginalny produkt od podróbki. Ponieważ mam dosyć dużo rzeczy, które kupiłam używane właśnie takich luksusowych firm, postanowiłam podzielić ten program, ten temat na kilka odcinków. W tym odcinku pokażę tylko część rzeczy. Być może będą to rzeczy, które jeszcze pasują właśnie na taką wiosenną porę roku. Trochę bardziej letnie rzeczy zostawimy sobie na później. Dodatkowo w tym odcinku rozpocznę taką akcję, w której będę pokazywać za każdym razem po jednej wskazówce, takiej eko-wskazówce, którą będzie można wykorzystać. Będą to bardzo proste tipy do wykorzystania samodzielnie. Dzisiejsza wskazówka będzie w drugiej części odcinka, także oglądajcie. A propos rozpoznawania oryginałów. Pokażę teraz dwie torebki, które udało mi się kupić. Jedna z nich jest już u mnie w mojej kolekcji od kilku lat. Jest to torebka Louis Vuitton. I teraz pokażę Wam pewne detale, które świadczą o tym, że torebka ta mimo wszelkich pozorów nie jest całkowicie oryginalna. Tutaj mamy taką torebeczkę. Bardzo ładnie wykonana, estetycznie. Skórzane akcesoria, paseczek jest skórzany, naszywki są skórzane z ładnymi napisami zrobionymi na oryginał. Niestety, pewne szczegóły pokazują nam, że jednak torebka nie jest w 100% oryginalna. Na przykład, takie napy w torebce w oryginalnych Louis Vuitton najczęściej mają inicjały firmy LV. Mimo tego, że tutaj mamy świetne napisy i zrobione bardzo dobrze, w środku, po otworzeniu torebki widzimy, że jednak nie jest ona wykonana w 100% z dbałością o szczegóły. Zobaczcie, nie ma tu żadnych kieszonek, napisów, ani metek firmowych. Materiał, którym jest włożona torebka, jest troszeczkę taki tani, sztuczny, jakby fizelina. Także wiemy, że na pewno nie jest to oryginał, aczkolwiek z zewnątrz wygląda bardzo ładnie, więc jeżeli ta podróbka jest wykonana z dbałością o szczegóły, myślę, że warto mimo wszystko ją kupić, szczególnie, że kosztowała jakieś 15 zł. Także nie jest to aż tak zły zakup, jednak nie jest to oryginalna torebka. Teraz pokażę drugą torebkę, która w przeciwieństwie do tej jest oryginałem. Tą torebkę zakupiłam wczoraj. Jest to prawdziwa okazja. Torebka kosztowała 25 zł, więc troszkę drożej niż tamta, ale też była kupiona kilka lat później. Torebka firmy Burberry. Skąd wiemy, że to oryginał? Jest napis z logo, ale oczywiście taki napis może każdy wyprodukować. Torebka jest obszyta skórą, w przeciwieństwie do poprzedniej torebki, której obszycie jest skajowe, mimo że wygląda bardzo autentycznie. Pasek jest skórzany. I choć napy nie są z napisami, w środku po otworzeniu produktu zobaczymy na przykład zameczek,
z oryginalnym napisem. Tutaj mamy również logo firmy. No myślę, że firma, która podrabia torebki, nie może sobie jednak pozwolić na robienie wielu takich szczegółów i takich drobnych właśnie duperelków z napisami firmowymi, gdyż to wszystko generuje duże koszty. W środku torebka ma również taki logotyp. Widzimy taką tabliczkę z nazwą firmy. Poza tym na zdjęciach zobaczycie, że torebeczka w środku jest wyłożona podszewką z napisami, z logo. I ta podszewka jest bardzo dobrej jakości. Nie jest to jakiś tani materiał. I każda część tej torebki, zobaczcie, jest właśnie z tym logotypem. Nawet w środku tej najmniejszej kieszonki, którą tu widzimy, jest również materiał właśnie z logo. Po tym możemy poznać, że torebeczka jest zrobiona z doskonałą precyzją i będzie to oryginał. Oczywiście pewne podróbki są oczywiste od razu, bo widzimy, że są zrobione z taniego skaju, wystają jakieś nitki, są niedoróbki, w środku nawet czasem nie ma podszewki, więc w takich przypadkach będziecie wiedzieć od razu, że to podróbka. Ale w przypadku dobrych i drogich podróbek trzeba czasem się przyjrzeć takim bardzo małym detalom. To tyle, jak chodzi o rozpoznawanie w akcesoriach, a przyznam się, że akcesoria to jest moja słabość. Bardzo lubię właśnie torebki, buty i przeróżne takie dodatki firmowe, które sprawiają, że nawet najprostszy strój, na przykład prosta biała lub gładka sukienka, stanie się mega luksusowym outfitem. To teraz przejdźmy już do kolejnych rzeczy. Pokażę teraz torebkę, którą zakupiłam kilka lat temu, nie wiedząc nawet, że jest to torebka jakiejś drogiej firmy. Torebka jest pokazana na zdjęciach. Mam też ją tutaj przed sobą. Jest to skórzana torba Ferragamo. Kupiłam tą torebkę, gdy szukałam dużej czarnej torby. Zauważyłam, że wśród innych torebek w takim koszu dostawowym torebka wyróżnia się doskonałą jakością skóry. Skóra ta była taka aksamitna, mieniąca się, bardzo mięciutka. Po otworzeniu tej torebki zobaczyłam również, że wykończenie jest doskonałe. Na zdjęciach będzie widać, że rzeczywiście podszewka i wszystkie detale torebki są świetnie wykonane, więc byłam pewna, że jest to jakiś bardzo dobry produkt. Torebka po prostu mi się spodobała, kupiłam ją. Później dopiero sprawdziłam, co też to jest za firma i szczerze mówiąc nie znałam tej firmy. Okazało się, że ta firma jest bardzo luksusową marką. Te torebki kosztują w granicach 3, nawet 4 tysięcy, zależnie od modelu. Byłam w szoku, szczerze mówiąc, ale torebka się świetnie sprawdza. Od tego czasu właściwie noszę ją już około 5 lat i cały czas jest zupełnie niezniszczona, nic się z nią nie dzieje, żadne elementy tej torebki nie uległy uszkodzeniu, a nawet nie jest porysowana. Na następnych zdjęciach zobaczycie stylizację do tej torebki. Pierwsze zdjęcie pokazuje torebkę dobraną do takiego formalnego, eleganckiego stroju. Wyobrażam sobie, że tak można się ubrać na spotkanie, do pracy, jeżeli ktoś pracuje w dosyć eleganckim miejscu oczywiście. Mam na sobie dżinsy firmy Diesel, również zakupione w second handzie. Widać tutaj, że są to firmówki, mamy wszywkę. Zresztą dżinsy w środku, uwierzcie mi na słowo, wykonane są świetnie. I również mam już je od kilku lat i cały czas nie są ani rozciągnięte, ani zniszczone. Co prawda nie noszę ich bardzo często, ale jednak świetnie się trzymają. Dżinsy są zestawione z bluzką jedwabną, która była już pokazywana, z takim wiązaniem. Myślę, że ten kolor świetnie pasuje właśnie do czarnego oraz do takich butów na wysokiej koturnie. I do tego stroju widzimy właśnie torebkę Ferragamo. Możemy sobie to obejrzeć z różnych ujęć. Następne zdjęcia będą pokazywały również inną stylizację do tej samej torebki, bardziej sportową. Taka torebka jest bardzo uniwersalna, myślę, że pasuje także do takiego troszkę uspiortowionego stylu, na luzie. Tutaj mamy te same dżinsy Diesel, tym razem z bardzo sportowym obuwiem. Są to buty, które również kupiłam w Lumpeksie. Buty specjalistyczne, profesjonalne do tańca nowoczesnego. Takie buty również są bardzo drogie. To, że udało mi się je kupić za 15 zł, jest niesamowitym sukcesem. Są skórzane, są specjalnie wyprofilowana podeszwa i czubek buta, które służą właśnie do różnych ewolucji tanecznych. Do tego mam koszulkę Marc Jacobs, upolowaną za jakieś 12 zł. Bardzo lubię tą koszulkę, jest z przemiłego materiału. Na zdjęciach następnych będziemy widzieć tą samą koszulkę właśnie pokazaną z bliska. Możemy zobaczyć metki tej koszulki.
Widać, że w takich produktach metki również są doskonałej jakości. Nie są to jakieś takie świstki niemalże papierowe, byle jak zadrukowane, tylko wszystko jest wykonane z dbałością o szczegóły. W dodatku bluzka czy też tuniczka jest w bardzo modny, kropkowany wzór. Mimo że mam już ją od kilku lat, sprawdza się w tym sezonie i okazało się, że jest na topie. Kolejna stylizacja z luksusowej marki to sukienka, którą mam na sobie. Bardzo lubię tą sukienkę. Kupiłam ją w zeszłym sezonie, w second handzie. Jest to sukienka Tommy Hilfiger. Uwielbiam te kolory i w tym sezonie będą super modne, ponieważ właśnie takie bardzo kolorowe ubrania są na topie. Ja tą sukienkę nosiłam już w zeszłym sezonie i jest super praktyczna, jest z bawełny. Widzimy, że ma paseczek, jest w takim typowym kroju szmizjerki, troszkę sportowej. Tutaj na stylizacji, która będzie pokazana, ubrałam ją do takich czułenek na małym obcasiku, żeby było mi wygodnie w pracy. Czułenka są pod kolor, troszkę fantazyjne, oraz torby Desigual, również kupionej w ciuchowcu. Jest to torba materiałowa, tutaj mamy logo, są pewne detale, które również świadczą o tym, że torba jest oryginalna. Ma bardzo fajne zameczki, w których można w różnych miejscach schować rzeczy. Również logo znajduje się z tyłu torby. Torebka jest bardzo kolorowa, ale super podoba mi się właśnie zestawienie tej zwariowanej kolorowej torebki do równie kolorowej sukienki. Ten zestaw naprawdę poprawia mi humor na co dzień. Sukienka Tommy Hilfiger pokazana jest również na osobnych zdjęciach, gdzie możemy zobaczyć. Zwróćcie uwagę właśnie na te detale. Luksusowe marki przykładają do nich niesamowicie dużą wagę. Tutaj widzimy, że od spodu, koło kołnierzyka, sukienka jest wykończona innym rodzajem materiału, ma różne obszycia, każdy właściwie szef jest osobno oddzielnie odszyty. Możemy zobaczyć, że rękawki sukienki są po wywinięciu, mają inny materiał od spodu. Możemy więc ją nosić w sposób bardziej jednolity, obracając rękawy na ten identyczny wzór, albo właśnie wywinąć i mieć taką bardziej szaloną wersję. To samo jest z paskiem. Z jednej strony pasek jest w krateczkę, z drugiej jest taki kwiatowy wzorek. Guziczki sukienki również są z logo, więc wiemy, że na pewno jest to produkt oryginalny. To tyle, jeżeli chodzi o damskie stylizacje. Pokażę również kilka stylizacji męskich. Udało mi się kupić kilka bardzo fajnych rzeczy męskich. Zobaczymy trzy kolejne bardzo firmowe koszule, na których również pokażę właśnie, jak rozpoznać te oznaki firmy luksusowej i jak rozpoznać, że towar jest oryginalny. Pierwsza koszula jest to koszula Ralpha Laurena w ślicznym zielonym kolorze. Będzie super na ten sezon. Te takie żarówkowate, jaskrawe kolory są modne. I ta męska koszulka tutaj pokazana jest na stylizacji, z bardzo prostymi spodniami, żeby po prostu podkreślić kolor i krój koszuli. Zobaczcie na zdjęciach dodatkowych, mamy tą koszulę i pokazane właśnie jej metki, jej wszystkie drobne szczegóły, jak ładnie jest wykończona. Także zwracajmy na to uwagę, bo po tym właśnie poznamy, po tych szwach, po tych wszystkich guziczkach wykończenia poznamy markową odzież. Kolejna koszula to znowu koszula Tommy Hilfiger. Tutaj widzimy koszulę w kwiatuszki, drobne, niebieskie kwiatki na białym tle. Taka koszula pasuje zarówno w stylu casualowym, jak i nawet do eleganckiego garnituru. Wszystko zależy od tego, jaki sobie przyjmiemy styl. Koszula jest tutaj związana w taki troszkę nonszalancki sposób, gdyż została założona w stylizacji casualowej. I również widzimy, że od spodu i wszystkie detale tej koszuli są świetnie wykończone, z dbałością o najmniejsze szczegóły. Ostatnia dzisiaj koszula to koszula sztruksowa firmy Diesel. Diesel to jest taka firma, która robi troszkę inne rzeczy, takie bardziej sportowe, bardziej z pazurem. Tutaj mamy koszulę bordową, właśnie sztruksową, w taki cieniutki sztruks. Ta koszula jest w takim stylu bardziej casualowym na co dzień. Ma świetny kolor, także bardzo mi się podoba to zestawienie kolorystyczne i ten materiał, który można to po prostu nosić sobie właściwie na każdą okazję taką koszulę. No i z serii eko ciekawostki, czy też eko wskazówki. Na stronie internetowej oraz Instagramie, przy okazji zobaczcie Państwo tutaj namiary na mojego Instagrama, w informacjach
podałam wskazówkę dotyczącą obecnego kryzysu koronawirusowego. Jak wykorzystać resztki mydeł? Będziemy ich pewnie używać teraz dosyć dużo, więc zajrzyjcie sobie tam i zobaczcie, o co chodzi z tym mydłem. A wskazówka dzisiejszego odcinka jest taka. Drogie panie, jeśli macie rajstopy kryjące i te rajstopy się uszkodzą, czyli na przykład zrobimy sobie w nich dziurę, gdzieś się nam rozedrze, pójdzie oczko w górnej części rajstopy, coś się zadrze, coś się zniszczy, możemy wykorzystać te rajstopy w bardzo fajny i prosty sposób. Co robimy? Ja po prostu odcinam sobie dół tych rajstop, obliczam sobie mniej więcej ile centymetrów zostawić sobie po rozciągnięciu na stopę i powyżej jak długie chcę mieć, robię z nich skarpetki. Świetne skarpetki, dużo fajniejsze niż te kupione w sklepie, bez ściągacza, nie będą nas obciskać w kostkach. I takie skarpetki nie będą się nam wcale drzeć, ponieważ dzisiaj rajstopy są robione z materiałów, które raczej nie puszczają dużych oczek. Dziękuję za wszystkie polubienia, udostępnienia oraz komentarze. Zachęcam do komentowania, piszcie, co Wam się najbardziej podobało, albo też co Wam się udało fajnego, markowego zdobyć. W następnym odcinku będę pokazywała, jak przerobić ubrania, które być może już się nam znudziły, albo niezbyt nam pasują, coś w nich jest nie tak, co z nimi zrobić, żeby były albo fajniejsze, albo w ogóle, żebyśmy mogli ich użyć i się nimi dalej cieszyć. Oczywiście, jak powiedziałam, zrobię kolejny odcinek lub nawet kilka kolejnych odcinków w późniejszym czasie na temat luksusowych marek, także czekajcie. Proszę oczywiście również o udostępnienia oraz subskrypcje. Pamiętajcie, subskrypcje są dla youtubera podstawą. Subskrybuj i naciśnij przycisk powiadomień. Próbujemy dobić do 1000 subskrypcji. Pozdrowienia dla wszystkich Polkan. Live long and prosper. Ważne jest, dobra, dobra kanapka. Niektóre rzeczy już dużo rzeczy, drogi ekskluzywny. Teraz pokażę Państwu. Z najmniejszą dbałością. Z dbałością. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jakaś ciekawostka, jakaś zagwozdka. Nie wiem, co dalej mówić. Ciekawostka. To samo wkleimy w tym miejscu.